zdecydowanie reaguje na rosyjskie zbrodnie. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych poinformował, że na dzisiejszym posiedzeniu rządu ten przyjął nowelizację ustawy sankcyjnej. Pozwoliła ona na objęcie sankcjami osób i podmiotów wspierających rosyjską gospodarkę oraz agresję na Ukrainie. Chcemy, żeby wprowadzić nowy instrument, a mianowicie zarząd wobec podmiotów, które są na liście sankcyjnej, których ten z pracowników tego wymaga, nie do wszystkich podmiotów będzie.